Krawczyk, witam Państwa i zapraszam na audycję Goście Dnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana Krzysztofa Kosińskiego, prezydenta Ciechanowa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, również witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy KRDP. Zaczynamy od najświeższej informacji, bieżącej można by rzec. Kolejne parkingi w mieście powstają. Rozbudowuje się parking przy ulicy Armii Krajowej. Postulat mieszkańców tegoroczny ze spotkań osiedlowych, oprócz tych dużych inwestycji, które są realizowane w Ciechanowie, też dbamy o to, żeby te drobniejsze także dopilnować i żeby modernizacyjne plany dotyczące chociażby parkingów, ich rozbudowy zrealizować. I przy ulicy Armii Krajowej na wysokości budynków wielorodzinnych 35 i 39 jest modernizowany parking. On obecnie jest z trelinki, z takich płyt, są duże nierówności. Mieszkańcy zabiegali o to, żeby ten parking wyremontować, zmodernizować, ale też go poszerzyć. I dzięki tej inwestycji, która rozpoczęła się właśnie dzisiaj, będzie możliwe poszerzenie i powiększenie tego parkingu i zwiększenie liczby miejsc parkingowych o blisko dwukrotnie w stosunku do tego, co było obecnie. Więc na pewno w jakiś sposób to rozwiąże ten głód, deficyt miejsc parkingowych, który między innymi na Aleksandrówce występuje. Czyli docelowo ile tam miejsc parkingowych będzie na tym parkingu? Dzisiaj trudno jest konkretnie wskazać tą liczbę, ponieważ myślimy też o tym, żeby dodatkowe tereny, które są tam niezagospodarowane, także przeznaczyć pod miejsca parkingowe, więc ostatecznie nie podam liczby, ale myślę, że jesteśmy w stanie w sposób znaczący zwiększyć tą liczbę miejsc w stosunku do tych, które są obecnie. Ta inwestycja do połowy listopada powinna się zakończyć. Panie prezydencie, wiem, że na ostatnim etapie inwestycji jest przebudowa ulicy Mazowieckiej i Niechockiej. Finiszujemy także z tą inwestycją. Teraz trwa układanie ostatnich partii asfaltu, między innymi tej warstwy wiążącej. I myślę, że do 15 października powinniśmy się wyrobić z zakończeniem całej inwestycji. Już tych utrudnień jest znacznie mniej niż w ostatnich dniach, kiedy były kładzione te pierwsze warstwy asfaltu i utrudnienia były znaczące. Oprócz tego mamy asfaltowane też ścieżki rowerowe, ostatnie chodniki są układane, lampy są montowane. Inwestycja bardzo wyczekiwana, potrzebna. Jak przyglądałem się w ostatnich dniach, jak te prace wyglądają, jak idą, to naprawdę bardzo sprawnie i w stosunku do tego, co mieliśmy na tych ulicach wcześniej, to jest zmiana jest naprawdę radykalna i bardzo pozytywna. Budowa ścieżek rowerowych w tym miejscu też się na pewno przysłuży mieszkańcom, bo one są połączone z tymi ścieżkami, które są na pętli miejskiej, więc kolejne kilometry ścieżek rowerowych w Ciechanowie także dzięki tej inwestycji będą zrealizowane. Dodatkowo takim fajnym elementem, który na pewno rowerzystom się spodoba, jest budowa punktów samoobsługi rowerowej i parkingów dla rowerów właśnie na Mazowieckiej i Niechockiej, czyli będzie można podjechać bezpłatnie, napompować koło w rowerze, chociażby w tych punktach, które też tam powstają. Kiedy ta inwestycja się zakończy? Do 15 października, więc to jest kwestia dni już w tym momencie i cała inwestycja powinna zostać zrealizowana. Mhm. Bardzo duża inwestycja, która jest finansowana ze środków unijnych. Udało nam się duże pieniądze pozyskać, około 7 milionów złotych. Cała inwestycja jest warta nieco ponad 10 milionów. Mhm. Widać też duży postęp pracy, jeśli chodzi o wieżę ciśnień. Sama konstrukcja już została odnowiona, a teraz trwają prace związane z budową Parku Nauki. Sama konstrukcja rzeczywiście wygląda już jak nowa, jakbyśmy tą wieżę ciśnień wybudowali od początku i postawili, bo taki ten kolor wieży był wtedy, kiedy ona była budowana, przez lata zniszczała, natomiast teraz sama konstrukcja została w pełni odnowiona. Za chwilę będziemy mieli prace związane z iluminacją wieży, czyli jej podświetleniem. Wokół widać też prace związane z budową tam fontanny, bo
na dole przy samej konstrukcji wieży będziemy mieli fontannę. Coś na wzór tej, która jest obecnie na placu Jana Pawła II przed ratuszem. I bardzo intensywne są prace związane z budową Parku Nauki, czyli takiego miejsca zaadresowanego do głównie młodzieży, ale całych rodzin, takiego naszego ciechanowskiego Centrum Nauki Kopernik, gdzie poprzez zabawę najmłodsi będą mogli się uczyć różnego rodzaju, przeprowadzać doświadczenia, eksperymenty. Taki jest cel tej inwestycji. No i tu myślę, że też kilka tygodni nam zostało do tego, żeby inwestycje zamknąć i zrealizować, a potem kolejne miesiące na wyposażenie tego obiektu, bo to też będzie istotne, żeby obiekt przygotować do wystaw, do różnego rodzaju atrakcji, które będą tam czekały na mieszkańców Ciechanowa, ale nie tylko, bo przypomnę, że tu pozyskaliśmy również środki unijne na realizację tej inwestycji. No i celem jest zwiększenie potencjału turystycznego miasta, więc przyciągnięcie do miasta różnego rodzaju wycieczek, które będą zwiedzały ten teren, ten Park Nauki, wieże ciśnień i teren wokół, który będzie na nowo zagospodarowany. Dach Parku Nauki będzie cały porośnięty zielenią, więc myślę, że też to będzie ciekawostka taka architektoniczna. Oferta musi być na tyle ciekawa, żeby dzieci, młodzież z całego regionu chciały tutaj przyjechać, a nawet z całej Polski. Widzimy, że jest duże zainteresowanie, jeśli chodzi o tego rodzaju interaktywną edukację, chociażby poprzez cykl wykładów, które w ostatnim czasie uruchomiliśmy dla młodzieży, dla najmłodszych Ciechanowian, a chodzi o taką inicjatywę, która wyszła od Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni, zaadresowaną do najmłodszych mieszkańców Ciechanowa, gdzie mamy do czynienia z 7 wykładami, prowadzonymi przez osoby, które będą przybliżały naukę, przedmioty ścisłe w sposób przystępny i w sposób taki zabawowy. Ja miałem okazję uczestniczyć w tym pierwszym wykładzie, który był w ten weekend w TWP prowadzony. Wykłady są oczywiście bezpłatne, nadal można się zapisywać, jest około 120 dzieciaków zapisanych na te zajęcia. Jest jeszcze 30 miejsc, więc zachęcam, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta i zapisać swoje dziecko. Naprawdę widziałem te uśmiechnięte miny dzieciaków, którzy uczestniczyli bardzo aktywnie w tym przedsięwzięciu. Ten pierwszy wykład był poświęcony temu, jak powstaje muzyka, dźwięk i jakie zjawiska fizyczne zachodzą przy właśnie graniu na różnego rodzaju instrumentach. Bardzo ciekawa inicjatywa i widać, że tego rodzaju praktyki na pewno będą przenoszone do tego Parku Nauki i to jest taki wstęp, można powiedzieć, dobry wstęp przed tym, co nas czeka docelowo w Parku Nauki przy wieży ciśnień. Mhm. Ja tylko dodam, że te wykłady będą się odbywały w soboty, to jest godzinka wykładu z różnych dziedzin nauki, a także kultury, także sądzę, że każdy znajdzie godzinkę, żeby jakoś kreatywnie spędzić czas ze swoim dzieckiem. Można jeszcze, tak jak pan prezydent wspomniał, zapisać nasze pociechy. Wszystkie szczegóły na stronie Stowarzyszenia Historycznie Pozytywni. Pozytywnie historyczni, ale też na stronie Zawsze Urzędu Miasta. Zawsze mylę tą nazwę. Dobrze, porozmawiajmy teraz o tym, co się dzieje w kamienicy na ulicy Warszawskiej, w kamienicy Piankiego. Ta kamienica też będzie przeznaczona pod cele kulturalne. Pod cele kulturalne, pod cele edukacyjne i tu też mamy ostatnie prace, ostatni moment tej inwestycji. No, ścisłe centrum miasta, więc wiele osób na pewno tą kamienicę, jej remont, modernizację przy ulicy Warszawskiej 18 śledzi obserwuje i śledzi na bieżąco, więc nic nie da się tam ukryć czy przeoczyć. Teraz są montowane okna, układane płytki w łazienkach, gotowe są już ścianki działowe, ułożono posadzki. Trwa też wykonywanie tynków gipsowych na ścianach. Prace są prowadzone związane z elewacją tego budynku. Lada moment będziemy mieli też ten zewnętrzny efekt właśnie w postaci nowej
elewacji. Obiekt będziemy chcieli jeszcze w tym roku wyposażyć w meble, więc myślę, że jeszcze w tym roku jest szansa na to, żeby go w sposób docelowy użytkować, a przypomnę, że tam będzie pracownia dokumentacji dziejów miasta, galeria artystyczna, klubokawiarnia, też klub seniora, czyli coś dla osób starszych i pracownia małego odkrywcy, czyli z kolei też miejsce przeznaczone dla najmłodszych mieszkańców Ciechanowa. Czyli jeszcze w tym roku będzie można korzystać z tej kamienicy. Taki jest plan. Myślę, że do końca października inwestycja powinna zostać zakończona. Mhm. Panie prezydencie, a jak się miewa hala targowa w pierwszych tygodniach po otwarciu? Trzeba kupców na pewno zapytać i samych mieszkańców. Ja miałem okazję też z nimi rozmawiać, bo w ostatnią sobotę byłem i w samej hali targowej, bo został tam jeden z ostatnich obiektów już oddany do użytku. Mowa o kawiarni czy bistro, gdzie można coś zjeść. To też taki obiekt nam się tam przyda w środku, bo będzie przyciągał dodatkowe osoby, które chociażby oczekują na pociąg. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Widać dużą frekwencję po osobach, które kupują. Kupcy chwalą sobie tą inwestycję. Też obiekt, jego konstrukcja jest, można powiedzieć, taką ciekawą perełką architektoniczną w mieście. Nowy, bardzo nowoczesny budynek. Na razie bez jakichś większych problemów i tego sobie życzymy, żeby nie było ich w kolejnych miesiącach. Na pewno będziemy musieli pomyśleć nad kolejnymi miejscami parkingowymi, bo na to zwracają uwagę i kupujący, i kupcy. Jest przy dworcu kolejowym, wzdłuż tej linii kolejowej, pas gruntowy, działka, która należy do PKP, gdzie też chcemy zrobić miejsca parkingowe dodatkowe, wyznaczyć je, położyć kostkę. Natomiast czy teren już miasto przejęło? Jeszcze nie przejęliśmy tego terenu. PKP, prowadzimy negocjacje z PKP, bo chcemy ten teren przejąć, tak żeby go na potrzeby parkingu zagospodarować. Na pewno PKP nie ma żadnego pomysłu, żeby coś z tym zrobić, a sami nie sądzę, żeby cokolwiek z tym terenem zrobili, skoro od wielu, wielu lat był zapuszczony i zaniedbany, więc najlepiej, jeśli to będzie w rękach miasta i my myślę, że w sposób sprawny sobie z tym poradzimy, zrobimy tam miejsca parkingowe, tak jak zrobiliśmy w innych miejscach wokół dworca kolejowego i wokół hali targowej. Myślę, że potrzebujemy jeszcze paru tygodni na te negocjacje i przekonamy PKP do tego, żeby przekazać nam ten teren. Mhm. Porozmawiamy teraz o ścieżkach rowerowych. Wprawdzie sezon rowerowy już powoli się kończy, ale trwają budowy ścieżek rowerowych, chociażby przy Niechockiej i Mazowieckiej, ale nie tylko. Dużym sukcesem okazał się rower miejski. Duże zainteresowanie, mnóstwo wypożyczeń i wiem, że rower miejski zostanie na stałe. Ten pilotaż, ten program się sprawdził i dlatego miasto zdecydowało się, żeby na stałe ten rower wprowadzić, czy nie? Ja myślę, że decyzję sami mieszkańcy już podjęli, bo ilość wypożyczeń i wielkie zainteresowanie rowerem miejskim samo mówi przez się, więc na przyszły rok nie ma innego wyboru, tylko wprowadzamy większą liczbę stacji, 8 stacji w samym mieście, też stacja w Opinogórze po wybudowaniu ścieżki rowerowej z Ciechanowa do Opinogóry, a ta inwestycja też w tym momencie jest realizowana, ponad 6,5 km ścieżki rowerowej, więc ta stacja w Opinogórze przy parku, przy muzeum na pewno by się przydała i taki jest plan. Te stacje 4, które są obecnie, myślę, że zostaną. Na pewno też powiększymy liczbę rowerów. No dzisiaj rano przed ratuszem, jak przyjechałem do pracy, to nie było żadnego roweru. Więc widać, że mieszkańcy z tego korzystają. Wielu też pracowników dojeżdża z miejsca swojego zamieszkania do pracy, korzystając z roweru miejskiego. Ta pogoda i niskie niestety temperatury nikogo nie razie przerażają. Na razie nie odstraszają, ale pewnie ten sezon rowerowy wraz z końcem października mniej więcej się skończy i będzie trzeba już szukać innych sposobów komunikacji.
Na przykład komunikacja miejska jest dostępna. Zachęcamy do tego. W sobotę dzień bez samochodu mieliśmy darmowe przejazdy komunikacją miejską i myślę, że na tyle ta komunikacja miejska w Ciechanowie się rozwija. Kupujemy nowe autobusy. Lada moment do końca tego tygodnia tak naprawdę trafi do nas pierwszy autobus elektryczny, autobus na prąd. Więc też ten aspekt ekologii, ochrony środowiska będzie w tym wszystkim uwzględniony. I też trzeba powiedzieć o systemie informacji pasażerskiej. Też lada moment będą instalowane tablice, które wcześniej sprawdziły się w wielu większych miastach, zdecydowanie od Ciechanowa, bo tablice informujące o rzeczywistym czasie przyjazdu na dany przystanek autobusu mamy dotychczas w takich miastach jak Warszawa, w Krakowie, w Trójmieście. W tych małych, średnich miastach ten system dotychczas rzadziej był spotykany, no ale skorzystaliśmy z możliwości pozyskania środków unijnych na taki projekt i słupy już zostały umocowane na przystankach, 14 na początek, w tym roku 14 takich miejsc i prawdopodobnie do końca tego tygodnia będą też te tablice już zamontowane i w październiku ruszy ten system, więc to też myślę będzie ciekawe ułatwienie, w szczególności dla osób starszych, które mają chociażby problem z odczytywaniem rozkładu jazdy na przystankach, który jest zamieszczony drobnym druczkiem, też się mieszkańcy na to skarżą, więc te elektroniczne tablice na pewno będą tutaj pomocne. No i przede wszystkim będą też informowały w realnym czasie, za ile dany autobus przyjedzie, więc jeśli będzie jakiś korek w mieście, jeśli będą jakieś utrudnienia, to nawet przez ten system będziemy mogli podać albo głosowo, albo poprzez tekst taką informację, że autobus przyjedzie z opóźnieniem. Dokładnie tak, więc to myślę, że będzie w takiej komunikacji, logistyce wewnątrz miasta bardzo potrzebne. Mhm. Teraz chciałabym porozmawiać o pierwszym tego rodzaju obiekcie w mieście, który powstaje dla dzieci. Park linowy. To jest, o ile dobrze pamiętam, projekt zrealizowany dzięki głosowaniu w budżecie obywatelskim. Zgadza się. Obiekt przeznaczony dla dzieci od lat 3 do 13. Niski park linowy przy ulicy Kraszewskiego. Inwestycja też już się rozpoczęła. Za chwilę będzie zakończenie. Na pewno dodatkowa atrakcja, coś nowego dla najmłodszych, bo te place zabaw wiele jest bardzo podobnych i są podobne atrakcje na tych placach zabaw. Natomiast tutaj mamy coś nowego, nietypowego. Zresztą w ostatnich dniach zainstalowaliśmy też tak zwane piłkarzyki. To betonowe stoły do gry pod chmurką i też widziałem, że zainteresowanie jest spore. W weekend zostało to ustawione na pasażu Konopnickiej i na Błoniach Zamkowych przy ulicy Parkowej, tam gdzie mamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Do tego też na pasażu Konopnickiej huśtawka została ustawiona typu bocianie gniazdo. Zabiegali o to rodzice, żeby po rewitalizacji pasażu Konopnickiej, oprócz tych elementów zabawowych, które tam się pojawiły, żeby było coś jeszcze dodatkowego. No i też przychyliśmy się do tego, już to zostało zamontowane. Mhm. Piłkarzyki z betonu, mam nadzieję, że siła wandali ich nie dosięgnie dzięki temu. Producent zapewnia, że są wandaloodporne. Jak jeden stół waży 600 kilo, więc myślę, że nawet na tych znanych ciechanowskich wandali, którzy niestety niszczą nam ławki, kosze, wiaty. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, żeby to zgłaszać, reagować, jeśli widzą tego rodzaju działania. No, ale też oprócz liczenia na same zgłoszenia inwestujemy w nowy monitoring od przyszłego roku, tak żeby to wszystko zabezpieczyć, bo to jest mienie publiczne, to jest wielki wysiłek inwestycyjny miasta, to są też duże pieniądze. Pieniądze z podatków nas wszystkich, z podatków między innymi też przedsiębiorców, z pieniędzy, które pozyskujemy z Unii Europejskiej, więc nie możemy pozwolić na to, żeby osoby nieodpowiedzialne nam to niszczyły.
Tak jest, kontrola najwyższą formą zaufania, także ja popieram rozbudowę monitoringu jak najbardziej. Teraz powiemy o obiekcie, który też będzie nowością w mieście. Co prawda skatepark już był, ale to zmilczmy może to, jak on wyglądał. Pump tracku na przykład nie było. Obie te inwestycje są już w poważnej fazie zaawansowania, jeśli chodzi o pracę. I myślę, że jeśli pogoda nam nie przeszkodzi, to do końca tego tygodnia też te inwestycje obie będą zakończone. Pump track już właściwie jest w tym momencie zakończony. Na skatepark, który powstaje obok, przypomnijmy, to jest teren za kościołem Świętego Piotra na Kargoszynie. Już widać, że dzieciaki korzystają z tego miejsca. Teren rekreacyjny, który no, ma w sobie duży potencjał, myślę, że będzie przyciągał najmłodszych. Pewnie gdzieś w przyszłym tygodniu będziemy otwierać oba obiekty i będzie już można z nich korzystać. Mhm. Panie prezydencie, chciałam zapytać, jak stadion zdał test podczas pierwszych dużych zawodów lekkoatletycznych, które się na nim odbyły 8 września, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Mnóstwo osób w jednym czasie korzystało z tego stadionu. 500 zawodników, zawodniczek skorzystało z tego obiektu z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. No, myślę, że test zaliczony bardzo pozytywnie. Był nasz mistrz olimpijski Tomasz Majewski, który obserwował te zawody i otworzył je razem ze mną. Byliśmy chwaleni za poziom organizacyjny, za to, że przede wszystkim mamy też sprzęt, który przy takich zawodach jest potrzebny. Ten sprzęt, z tego, co przynajmniej mi mówiono, na przykład w Warszawie, na wielu obiektach, musi być wypożyczany, bo na stałe dane na kluby, czy miasto, dzielnice nie mają na wyposażeniu, a my mamy to w pakiecie. To jest na pewno podnosi pewną rangę tego obiektu i oddaje profesjonalne podejście miasta do lekkiej atletyki. Widzimy duże zainteresowanie biegających, uprawiających lekką atletykę. Na pewno będziemy chcieli jeszcze więcej tu zainwestować w ten potencjał trenerski, tak żeby była też kadra, która będzie szkoliła młodzież. Ruszamy, baza jest, sprzęt jest, teraz jeszcze kadra. Ruszamy chociażby bardzo intensywnie z czwartkami lekkoatletycznymi. Tutaj no, jest takie konieczne zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego z naszych szkół, żeby oni też to podejście odpowiednie młodzieży do sportu, do lekkiej atletyki wyrabiali i żeby korzystali z tego obiektu, bo potem został zbudowany. Pozyskaliśmy na to 1,5 miliona złotych środków zewnętrznych. Wiele, wiele lat miasto czekało na profesjonalny obiekt lekkoatletyczny, teraz on jest. I ten pierwszy test w postaci zawodów, które były na początku września przeprowadzone, na pewno zdał celująco. Panie prezydencie, wiem, że jest ogromne zainteresowanie akcją sadzenia drzew razem z ojcami. Ja przypomnę tylko państwu, że każdy ojciec nowonarodzonego ciechanowianina może sobie zasadzić drzewo z informacjami na temat właśnie narodzin dziecka. Jest ogromne zainteresowanie akcją i miasto planuje uruchomić kolejną dodatkową działkę, na której będzie można sadzić te drzewa. Już to zrobiliśmy, ponieważ około 200 drzewek zostało na tej pierwszej działce zasadzonych w poprzednim i w tym roku. Są kolejne zgłoszenia, więc wytypowaliśmy działkę, która dotychczas była zaniedbana, gdzie były jakieś krzaki, też śmieci, to wszystko zostało uprzątnięte. Mowa o działce przy ulicy Augustiańskiej, tam gdzie jest siłownia zewnętrzna, takie elementy do ćwiczeń zewnętrznych i już pierwsze drzewka zostały posadzone, kolejna edycja sadzenia drzew w ten weekend z kolejnymi ojcami. No, cieszy się to sporym zainteresowaniem. Jest to jakaś swego rodzaju pamiątka i z drugiej strony też dbamy o ekologię, dbamy o to, żeby w mieście było coraz więcej
zieleni, to jest też pewien nasz priorytet, tak żeby to budować i estetykę miasta, i miejsca przyjazne dla mieszkańców. I każdy ciechanowianin zameldowany tutaj w mieście ma prawo skorzystać z tej akcji, z tego programu. Szczegółów udziela referat Zieleni Miejskiej, ale też przy rejestracji narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego taka informacja świeżo upieczonym rodzicom jest przekazywana, że jest możliwość takiego zgłoszenia. Skoro o rejestracji, skoro o zapisach, to chciałam zapytać o to, jak się zakończyła rekrutacja do kolejnej trzeciej edycji bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet Bezpieczna Ciechanowianka 3.0. Zapisy zakończyły się w ten weekend i znów duże zainteresowanie, niezmiennie, kolejna trzecia edycja, tym razem 220 pań się zapisało. Mniej więcej oscylujemy zawsze wokół tej liczby i mniej więcej około 200 pań zawsze kończy z dyplomem ten kurs. Zarówno dla pań, które wcześniej uczestniczyły już w tych kursach, poziom zaawansowany, poziom początkujący. Myślę, że fajna sprawa, też dobra integracja, bo te zajęcia są takie międzypokoleniowe. Od tych najmłodszych pań, które mają 16, 17, 18 lat, po te seniorki, które też uczestniczą w tych zajęciach. No, ważne, żeby mieszkanki Ciechanowa czuły się bezpiecznie i myślę, że taki jest cel tej inicjatywy. Na skalę ogólnopolską mamy bardzo wyjątkowe i duże zainteresowanie właśnie u nas kolejnymi edycjami, ale to też jest spowodowane na pewno świetnymi trenerami, którzy te zajęcia prowadzą. No i też pewnie sposobem dotarcia, komunikacją, informacją na ten temat i dobrymi opiniami po poprzednich edycjach. Ja tylko dodam, że to też jest projekt realizowany z budżetu obywatelskiego. I będzie realizowany i w przyszłym roku kolejne też edycje, bo w tegorocznym głosowaniu projekt również znów wygrał. Tak, zdobył bardzo duże uznanie wśród, myślę, głównie ciechanowianek, ale pewnie całe rodziny głosowały. Bezpieczna Ciechanowianka 3.0 rusza już w październiku. Na początku października już ruszają pierwsze zajęcia. Pewnie zaczniemy od takiego spotkania ogólnego dla wszystkich, jak to było w poprzednich edycjach. I myślę, że znów będą pozytywne efekty. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30. Zapraszam, a moim i Państwa gościem w audycji Gość Dnia był dzisiaj pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Bardzo dziękuję pani redaktor i dziękuję wszystkim słuchaczom KRDP za uwagę.